Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasie. Tak jak Wam mówiłam, przedłużamy filmy świąteczne i myślę, że te odcinki będą pojawiały się do końca grudnia. No zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale tak jakoś, jak to przeliczyłam, to mniej więcej tak to wychodzi. Mam nadzieję, że miło spędza Wam się tutaj ze mną ten miesiąc, te kilkanaście minut w ciągu dnia. I dzisiaj, słuchajcie, idziemy na zakupy. Włącza nam się gorączka przedświąteczna. Ja jestem dość zorganizowana i praktycznie wszystkie prezenty mam, ale moja mama niestety nie i poprosiła nas, abyśmy wybrali się z nią na zakupy. To będzie na pewno swego rodzaju wyzwanie, ale jestem bardzo podekscytowana. Dlatego, że ja na co dzień nie mam dostępu do tych polskich sklepów, polskich marek, więc chętnie zobaczę, co tam słychać i jak to wygląda przed świętami tutaj, bo w Anglii te galerie zawsze są zatłoczone, a przed świętami to już w ogóle są tłumy ludzi. I w tym momencie wydaje mi się, że w Polsce nie będzie tak źle, no ale zobaczymy, możliwe, że się mylę. W ogóle mam na sobie pełen makijaż, chciałam zwrócić na to uwagę, bo podkładu nie nosiłam już przez kilka dobrych miesięcy, a dzisiaj nałożyłam Dior Skin Glow i podoba mi się, jak to wszystko ze sobą wygląda. Rozświetlacz to jest Inglot, Rouge Benefit, jeszcze nałożę jakąś pomadkę na usta, no i oczywiście się przybieram, bo mam jeszcze piżamę. I uciekamy, też mam swoją listę zakupów. Zobaczymy, co uda nam się załatwić, jak to będzie wyglądało. Ja w ogóle taki dzień sobie przeznaczyłam właśnie, aby spędzić go ze swoją mamą na zakupach, żebyśmy mogły się mniej więcej troszkę odprężyć, bo ja nie mam takiego ciśnienia. Co znajdę, to znajdę, zobaczymy, nie ma co się przejmować. To są tylko prezenty, takie wiecie, drobne rzeczy, aby komuś zrobiło się miło i przyjemnie, bo jednak już jesteśmy w takim wieku, że każdy i tak kupuje sobie to, co chce, a prezenty mają być jedynie takim miłym dodatkiem według mnie. Nie wiem, czy podobnie uważacie, czy też nie, dajcie mi znać. Jedynie prezenty takie większe kupujemy dzieciakom w naszej rodzinie i ja też nie jestem. Akurat tutaj jeszcze niczego nie mam, ale myślę, że w Smyku czy w jakimś innym sklepie coś fajnego powinnam znaleźć, więc trzymajcie za nas kciuki. My uciekamy, zabieramy Was ze sobą. Miłego oglądania, bawcie się dobrze i mam nadzieję, że Marcin to przeżyje, ale ja już go, tak wiecie, ja go przygotowywałam do tego, że taki dzień w końcu nastąpi i też sobie tak wszystko rozplanowaliśmy, aby mieć te kilka godzin w ciągu jednego dnia, żebyśmy mogli się wybrać do galerii, nie stresować się, tak na luzie do tego podejść i znaleźć ewentualnie to, czego szukamy. Więc zobaczmy, czy nam się uda. Moi drodzy, koniec, mamy wszystko, więcej do galerii żadnej nie jadę, dziękuję, pozdrawiam, dziękuję. Wystarczy, bo... Nie mam czasu, zarobiony jestem. Nie ma czasu nawet taczek załadować, ale chciałam tylko powiedzieć, że galerie w Polsce tuż przed świętami nie są jeszcze najgorsze, widziałam
Widziałam gorsze. Tak, zapraszam. Trzymaj. A, szturam się, mnie tak się szturam, ale chcę pas zapiąć. I jedziemy do domu. Nie, najpierw jedziemy po kawę. Kawa jest potrzebna. Tak, bo Magda jeszcze będzie montować. Tak. Specjalnie dla was, żebyście mieli co oglądać. No, ale tak poważnie. Porannej rutyny. Tak, ale tak poważnie, serio, nie było źle. Nie było źle, jestem mega zadowolona. Mamy wszystko, a nawet ponad to. Zgodzisz się ze mną? Mamy nawet ponad to. Mamy nawet światełka na przyszły rok kolorowe do naszego domu. Tak, przez przypadek. Tak, kupiliśmy światełka do Anglii. A co, tak, z Polski? Bo co? Były w dobrej cenie, a Marcinowi zamarzyły się w tym roku kolorowe, więc zawsze stwierdziliśmy, dobra, skoro są, skoro nie kosztują miliona monet. Tak, tysiąc lampek za. W przeliczeniu na funty to takie jakieś 20. Nie wiem. To ile? Ile ci to kosztowało? Co? Ile ci to kosztowało? Wejście? Gdzie? Ja pojechałem. O, tylko dokończ myśl. Ile mnie to kosztowało? Patrz, potem przejdziemy. Łamiesz wszelkie reguły i zasady. 20. Reguły są po to, że ja. 28 funtów w przeliczeniu na funty. Więc bardzo cenowo dobra. Naprawdę bardzo się dobra cena. U nas takie opłacało. Lampki, u nas takie lampki kosztowałyby jakieś 40 funtów. Za taką samą cenę kupiłbym, no, chyba było około 400, około 10 metrów chyba. No. A tutaj jest 25. No, także widzicie, dobre deal robiliśmy. Tak, zaraz skończę, bo już się zaczyna ściemniać. Chciałam tylko dodać jeszcze. Chciałam tylko dodać jeszcze, że ja jestem w szoku, że jest jeszcze przed świętami, a tutaj są obniżki już, promocje na świąteczne rzeczy, minus 30%, minus 40%. Dobra, bo pada, jedziemy tam co na kawkę. Jest, tam też tak jest. Nie, aż tak tam nie. Też, myślisz? No, nigdy nie chodziłem przed samymi świętami, tak naprawdę pierwszy raz to się zdarzyło. Tak, wyprzedaży świąteczne już nie ma co kupić. Zawsze mówimy, że o, że przed świętami, po świętach kupimy ten. A po świętach już nie ma co, bo już były. Nie ma co, bo już wszystko wykupione jest. No, to prawda. Dobra. I mamy nasze ulubione batony od Bartkowskich, więc. Tak, polecamy. Kanapki od Bartkowskich. Lubimy bardzo. A teraz jedziemy do domu. Piękna pogoda, aura świąteczna jest. Pada deszcz, więc subcio. A w domu wam pokażemy, co kupiliśmy. Tak? Dobrze. Dobrze. Dobra, wyłączmy go. Niech młoda się bawi. Gdzieś tutaj jest włącznik. No weź, dobra. Are we ready? Muszę wszystkie ceny ściągnąć. Dobra, lecimy ze szybkim holem. Pokazuję, co kupiliśmy na prezenty, komu, dlaczego, jak i po co. I mam nadzieję, że będzie w miarę szybko i sprawnie, bo jak widzicie, zadziało się. Sorry. Moja babcia stwierdziła, że przywieźliśmy cały tomik ze sobą. No ale cóż, dobra. Po pierwsze, dla młodzieży, dla dzieci, coś takiego. Kotek interaktywny. Ja się na dzieciach nie znam, przepraszam bardzo, ale jeśli macie jakieś polecenie, co się sprawdza u waszych dzieci albo u dzieci w waszej rodzinie, to dajcie mi koniecznie znać. Muszę zamknąć drzwi, bo mama muszę się kąpać, moment. Dobra, wracam. To dajcie mi znać, co ewentualnie warto kupić, zwłaszcza 2-, 3-, 4-, 5-latkom. A ja nie mam pojęcia. Nie mam doświadczenia, więc kupiliśmy takiego kotka, dziękuję bardzo, który miauczy, rusza się, macha ogonkiem i w ogóle jest bardzo zadowolony. I kupiliśmy jeszcze, skoro już mówimy o dzieciach, Pucio, Domino. Ja bym coś takiego chciała dostać, jak miałam 2 lata. Więc tak, mam tutaj operatora, więc jeśli będziecie słyszeć, muszę wszystkie ceny macie nie zdrapać. Więc jeśli będziecie słyszeć jakieś komentarze, to na pewno on. Proszę bardzo, nie krępuj się, możesz komentować. Ale myślę, że w ogóle ja wychodzę z założenia, że dzieciakom w naszej rodzinie będę zawsze kupować jakąś książkę. Dlatego oprócz Pucia mam tutaj Empik, mój ulubiony sklep. I mamy dla jednego dzieciaczka, prawie że rocznego, Pucio uczy się mówić. Pewnie troszeczkę za wcześnie, co? Bo myślę, że to będzie od 2-3 lat. Nie jest tutaj napisane. Nie, no chyba było 12 miesięcy plus. 12 miesięcy plus.
Mam nadzieję, bo nie widzę, aby było napisane, ale chyba tak, no 8 miesięcy plus, bo w końcu uczy się mówić. Więc mamy Pucio, bo Pucio podobno robi świetną robotę. I drugą rzecz, jaką kupiliśmy. Bardzo dobra robota. Bardzo dobra robota. To jest Pucio, plan dnia i to jest świetne, bo tutaj są takie... No, co innego. Słucham? Od Miss Always Perfect. Ha? Od Miss Always Perfect, co innego. Co od Miss Always Perfect? No, dziecko mogłoby dostać niż planer. No dokładnie, od dzieciaka uczymy 2 plus 59 magnesów, jak zaplanować swój dzień. Ale teraz to powiedziałeś, powiem Ci, że to jest po prostu genialne. Produkt polski, więc cieszę się bardzo. Mamy codzienne czynności, jakie można wykonać, dni, tygodnie, przy okazji dziecko może się nauczyć i jakie mamy pory dnia, więc spoczko. Wydaje mi się, że będzie to fajna zabawa, nie tylko dla dzieci, ale również dla rodziców. Bo to jest miłe, to co teraz robimy. Teraz idziemy mieć zęby, super. A dla siebie też kupiłam prezent, uważajcie. Dla siebie oczywiście też. Książka 4000 tygodni, ostatnio o niej mówiłam. I stwierdziłam, że kupię wersję papierową i chętnie sobie przeczytam. Więc to będzie w moim TBR-ze na TBR. Właśnie, na 2023 rok. Więc dla mnie prezent również jest. Dalej, wino dla znajomych, tak? Jedno i mamy jeszcze od razu w ramach podziękowania tutaj, proszę bardzo, jest jeszcze merci, moi drodzy, bardzo ładne, świąteczne opakowanie i teraz lecimy dla Twojej siostry, bo tu już prezenty zostały rozdane, więc mogę pokazać. Kupiłam paletkę z Too Faced Born This Way, The Natural Nudes, bardzo ładna i tutaj muszę Wam powiedzieć, że w Sephorze, bo zrobiłam może nie tyle deala, ale była zła cenówka i było 225 zł, muszę się pochwalić, tak? 225 zł. Było napisane, że tyle ta paletka kosztuje. Poszłam do kasy, pani powiedziała, że 259 zł. Zwróciłam uwagę i została mi sprzedana za 225 zł. Więc uważajcie, jak robicie zakupy, bo czasami mogą wam naliczyć, jeśli kupujecie więcej rzeczy, to mogą wam naliczyć wyższe ceny. Więc na to warto zwrócić uwagę. Kupiłam sobie bibułki matujące. Ja je polecam. Najlepsze bibułki matujące ever. I to będę polecać chyba do śmierci. I jeszcze przy okazji Basic Lab. Ceramidowy krem regenerujący z 5% probiotykiem i 3% pantenolem. Też jest świetny, więc zrobiłam sobie przy okazji zapas. Czy dla Twojej siostry... Aha, dla Twojej siostry jeszcze mamy. Kubeczek, proszę. All I Want For Christmas, gwiazdka z nieba plus herbatka świąteczna. I też w Empiku warto mieć ten Empik Premium, bo ja zapłaciłam wczoraj. Wczoraj przedłużyłam abonament. Kosztował mnie 35, 40 zł, 39? 39. 39 zł. I słuchajcie, dzisiaj już mi się wróciło 15 zł na konto. 15, 16 zł zaoszczędziłam, więc zaoszczędziłam. Nie tyle, że mi się to zwróciło, ale zaoszczędziłam. Więc jak najbardziej spoko. Mamy, będziemy pakować prezenty, więc mamy różne wstążki, naklejki, papier. Jest, bo ja będę odpowiadać chyba za pakowanie prezentów w tej rodzinie. Nie tylko swoich, ale również mojej mamy. Ale tym zajmiemy się kiedy indziej. Mamy też Monster Mamsie, tutaj będzie haul po prostu. Jak to się mówi? Mydło i powidło. Wszystko tutaj będzie, wszystko. Jeśli już mówimy o dzieciach, to Marcin również kupił prezent. I ja powiedziałam, że on jest za to odpowiedzialny. Czy ty w ogóle nagrywasz? Nagrywasz, tak? Nagrywam, tak. I to jest dla 2,5-latki mikrofon. Proszę. No ja tak. Sobie śpiewam, woda. No, widziałem, że ona lubi śpiewać. Tak. Ma talent, nie śpiewa. I jeszcze, kurczę, czuję, że mam tak bardzo wysuszone usta. I to jest ode mnie. Też dla wspomnianej 2,5-latki. Niby tutaj jest napisane 3+, no ale przymknijmy na to oko. Proszę Was, ekspres do kawy. No, czy może być coś innego od nas? Czy dzieciak może coś od nas innego dostać? No nie, ekspres do kawy, wersja mini, wersja dla dzieci. Drewniana. Drewniana. W ogóle, wiecie co, ja zwracam bardzo uwagę i ja wolę chyba drewniane zabawki ogólnie, niż te takie kolorowe, plastikowe. Dlatego też... O, proszę, mamy tutaj coś takiego. O, konia. Czy to jest... Nie, to nie jest koń, to jest jednorożec. O, taki. Można sobie siedzieć i ja im jeździć. Są tu jeszcze jakieś klocki, przy czym dziecko ćwiczy sobie motorykę i dodatkowo można też włosić na przykład, nie wiem, pana Marcina, na takim jednorożcu myślę, że się zmieścisz. Więc, o, ciężkie to jest. Pamiętaj Marcinie, żeby wszystkie ceny sprawdzić. To jest ważne. Dobra. Mamy jeszcze taśmę. Mamy Zajton, jakieś tam... Jeździk to się nazywa. No, mamy tutaj jeszcze torebki świąteczne. O tym już mówiliśmy. Tak wyglądają lampki. Dobre są, naprawdę. Będziesz je rozplątywał, nie będę je otwierać już. Wiesz co, muszę sprawdzić, czy działają. No. Zawsze takie chciałem mieć. W przyszłym roku będziemy mieli kolorowe. Tak. U ciebie w domu zawsze były kolorowe na choince, nie? Mhm.
wydaje. Dla Marcina taty, proszę bardzo, kolekcja różnych dziwnych piw. Niech ma. I dla twojej mamy. Ale to są tylko, to są prezenty takie, tylko dodatki jeszcze. Tak, tak, bo mamy jeszcze inne prezenty, ale już wam nie będę pokazywać w sumie chyba. Chyba nie, chyba że coś mi się zmieni i przy pakowaniu prezentów wam pokażę, ale to są dzisiejsze zakupy. Muszę prezent dla twojego brata sprawdzić, bo muszę coś sprawdzić. Musisz to sprawdzić w prezencie dla mojego brata, musisz sprawdzić dobrze. Taki szalik, bardzo fajny, bo słuchajcie, tutaj mamy taki dla Marcina mamy, a tu, to nie to, a tutaj mamy... Taki dla mnie. Szukałam czegoś takiego, Normalnie bliźniaczki. No, ale jest tak przyjemny i nie mogę znaleźć, jaki to jest skład. Mi się wydaje, że to jest 100% wiskozy. Mam nadzieję, bo jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Pokaż, ja ci znajdę. Już widzę metkę. No właśnie nie ma metki. I tutaj jest dla Marcina mamy. Chciałam go zawiesić. Do twojej teściowej. Dla mojej teściowej. I jak już jesteśmy, bo w sumie zostały nam tylko ubrania z tego, co widać. Mówię, że nie znajdziesz, ja nie mogę znaleźć. Zostały nam ubrania, więc już wam pokazuję, bo w Mojito zawsze mnie jakoś zaskakuje, mają albo ciekawe sukienki, albo nawet ciekawe sweterki i golfy. I tym razem kupiłam golf. Chyba widać, że ten kolor mi się podoba i przypadł mi do gustu. I to jest 100% albo 90% wiskozy, o ile się nie mylę. I to kosztowało tylko i wyłącznie 60 zł. Moja mama również sobie jedną wzięła. Jeden taki golfik, 80% wiskozy, przepraszam, i 20% poliestru, więc bardzo, bardzo spoko. Taki cieniutki, ale mega, mega przyjemny, ładnie się układa na ciele i nie jest za krótki. Dla mojej babci, proszę, też kupiłam sweterek, o taki, równie bardzo ładny i też ma całkiem fajny skład. I kolejna rzecz, a to jest wspomniany golf mojej mamy, proszę, będą bliźniaczki, więc no naprawdę. Jest fajnie i teraz ostatnia rzecz, jeszcze nie wiem, czy to na pewno założę, ale spodobała mi się sukienka. Wydaje mi się, że na Wigilię byłaby idealna do moich timbów. Będzie tak rockowo, lifestyle'owo, ale też elegancko, bo chciałam ogólnie założyć koszulę. Koszuli żadnej znaleźć nie mogłam. Ewentualnie golf jeszcze przyszedł mi do głowy, ale jak zobaczyłam tę sukienkę, to pomyślałam, że w sumie jest ładna. Jest tak do 3/4. Tak do łydek, do połowy łydek, coś takiego, może troszeczkę dalej, dłuższa, może jest troszeczkę dłuższa. Nie, tak do połowy łydek jest. No za i ma takie rękawy siateczkowe, ale je bym sobie podgięła, tutaj ładnie się układa dekolt. Czemu chcesz podginać te rękawy? No nie wiem, jakoś tak jak... Nie wiem, czysto. Nie wiem, ale no zobaczymy. Jeszcze ją założę w sobotę i może jeśli rzeczywiście mi się spodoba i będzie ładnie wyglądała, no już kończę. Masz baterię? Mam baterię, a co zaczęła migać? No daj, bo już jest na pomarańczowo. Okej, dobra, momencik. Jesteśmy. Dobra, wróciliśmy, jesteśmy znowu na żywo, prawie że. I tak, rozmiar S-ka, sukienka wygląda w ten sposób. Myślę, że do timbów jak najbardziej będzie pasowała. I do nie pasuje jeszcze... do tego piwa. Piwo do tego nie pasuje, ale kolorystycznie za bardzo. No właśnie, o to chodzi, no mówię. Ładnie. I jeszcze do tego rajstopy Merlin. Niestety jakieś takie dziwne były. Z koronką tutaj w pasie i z jakąś taśmą, coś takiego, ale już wszystkie panie wykupiły na Wigilię coś, tylko ten model został, mówię, dobra, bierę, 50, niestety, bo setki nie chciałam, żeby były tak mega, mega kryjące. I teraz Marcinie, co to jest? Coś z mojej dotaty? No, zestaw bitów do wkrętarki. Proszę, zestaw bitów do wkrętarki, a tutaj mamy jeszcze do mojej dotaty podgrzewacz do siedzenia, do samochodu, aby mu tyłek nie marznął. Nie marznął, no tak. Nie marznął. No i to by było w sumie na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze zakupy. Sporo tego. Trzeba to wszystko jeszcze zapakować. Mamy jeszcze kilka rzeczy na górze, które ogarnęliśmy wcześniej, ale myślę, że jesteśmy gotowi na święta. Mhm. Panie Marcinie, czy chce pan coś dodać? Nie. Masz nic do dodania. Także spoko. Było szybko, sprawnie. Nie, naprawdę, ja jestem zadowolona z tego dnia. Poszło nam dobrze, a też nie spędziliśmy całego dnia tak naprawdę w galerii, bo jeszcze byliśmy u twoich rodziców i tutaj jeszcze chwilę byliśmy, więc spoczko. A, i pozdrawiam dziewczynę, która mnie widziała, która do mnie napisała na Instagramie, a nie podeszła. W sumie dobrze, bo mi się zestresowała i chyba bym padła tam. Ale pozdrawiam bardzo serdecznie. No. Tak, ale zachęcamy, jak coś to... To pan Marcin będzie wiedzieć, czego za mnie mówiła, ja będę zaszerwona i będę się troszeczkę stresować. No i pewnie zabraknie mi słów, tak jak w tym momencie. No, jak coś, to ten...
Możemy iść na kawę. I... Tak, na pewno będzie zabawnie. No. Dobra, moi drodzy. W razie czego to zapraszamy na kawę. O nie, patrz, każdy przyjdzie do ciebie teraz na kawę. No, to kończymy. Coś. To kończymy. Trzeba jeszcze film zmontować. Poogarniać różne kwestie. Tak jest. To ty popakujesz to wszystko, tak? Czy... Nie, no ja też pakuję. Jutro też pakuję. Czy pojutrze? Pojutrze, bo jutro są inne plany. Jutro są bardzo ciekawe plany i zachęcam. Zapraszam na kolejnego Vlogmasa jutro. Mam nadzieję, że tylko nie będzie padać. Poczekajcie, jeszcze pokażę wam jedną rzecz. Prezent dla mojej mamy. Bo uważam, że każdy powinien mieć swojego Bogdana w domu. Więc moja mama ma również swojego. Proszę, Homla. Nie polecam, bo się zdenerwowałam niestety. A już odcięłam metkę. I tutaj jest taka mała dziurka. I jest mi przykro. Nie zauważyłam w sklepie. Oj, tam babcia zaceruje. Uważajcie, tak, babcia zaceruje, ale jest bardzo ładny moim zdaniem. Piękny. I już tutaj znalazł swoje miejsce, przyjął się w rodzinie i to już jest ostatnia rzecz, jaką kupiliśmy. Dziękuję, pozdrawiam. Jeszcze masz coś do dodania? Nie. Nie? Także wykończymy tego Vlogmasa. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak było, to zostawcie kciuka w górę. Vlogi z Polski są intensywne, fajne, przyjemne. I mam nadzieję, że miło wam się spędza z nami czas. Ja w tym momencie kończę, lecę montować film. Co jest? Nic. Zamyśliłeś się. I widzimy się już jutro, mam nadzieję, w kolejnym filmie. Na razie. Pa! O, nie oddaję tego. Aparat tego w ogóle ale nie oddaję. Są, a chciałam wam pokazać, zobacz, jak to wygląda, ale nie widać kolorków w ogóle. Nie wiem, co się dzieje. Dwa update'y. To jest pierwszy update. Proszę. Takie gęste. A drugi update. Siedzę przy montażu, słuchajcie. Tak jeszcze na szybko. Wiem, że skończyłam tego Vlogmasa, ale skoro ten dzień trwa, to teoretycznie jeszcze jest ten Vlogmas. Tak, 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 tak. Myślę, że mam nadzieję, że mówię składnie. Pewnie mówię nieskładnie. Panie Marcinie, proszę mnie poprawić w tym momencie, ale przed chwilą nawet Marcinowi pokazałam. Kilkukrotnie oglądałam urywek u Alicji, Alice Vlog Channel, która powiedziała tyle miłych słów i tak mnie teraz zmotywowała do działania i w ogóle wspomniała o moim kanale i chciałam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować, bo to jest mega miłe, że osoba, którą ja naprawdę oglądam od lat, bo ty pamiętasz Alicję, nie? Pamiętasz, jak ja ją zaczęłam oglądać kiedyś, nie? Kojarzysz, kojarzysz głos, nie? Kojarzysz, na pewno kojarzysz. Bardzo miły, przyjemny głos. Bardzo miły, przyjemny głos, no. Także chciałam podziękować, bo to jest niesamowicie miłe i fajne, takie wsparcie. No, to tyle ode mnie, bo moja mama tutaj już widzę, coś tam ode mnie chce, ale naprawdę, mega miło. Dziękuję.